Gmina Nasielsk położona jest w województwie mazowieckim na terenie powiatu nowodworskiego. W jej skład wchodzi miasto Nasielsk oraz 65 sołectw. Gminę zamieszkuje blisko 20 tysięcy osób, a jej powierzchnia to 202 km kwadratowe, z czego 12 km kwadratowych zajmuje miasto Nasielsk. Zapraszamy na film, który pokaże, jak gmina Nasielsk zmieniła się na przestrzeni lat dzięki funduszom unijnym, jak wiele środków pozyskano i jakie były ich źródła. Realizacja filmu w ramach projektu Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich w gminie Nasielsk ma charakter informacyjny i nie wyczerpuje wszystkich naszych działań, jednak prezentuje główne kierunki działania nasielskiego samorządu. Gmina Nasielsk pozyskuje środki zewnętrzne od 2003 roku. Do dziś to blisko 40 milionów złotych. Jedną z pierwszych większych inwestycji w Nasielsku była sieć kanalizacji i oczyszczalnia ścieków w ramach programu FARE. W roku 2006 pozyskaliśmy na ten cel prawie 9 milionów złotych, dzięki czemu poprawiliśmy warunki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku. W latach 2006-2015 wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W ciągu 10 lat udało się zrealizować blisko 30 km sieci, zyskując dofinansowanie na ponad 15 milionów złotych z takich funduszy jak FARE, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wartości inwestycji ponad 26 milionów złotych. Powyższa inwestycja została zrealizowana w starych i nowych pieścirogach oraz w części Nasielska. Przez ostatnie lata realizowaliśmy inwestycje związane z budową sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Dziś jest to prawie 100 km sieci, a wartość dofinansowania osiągnęła blisko 4 miliony złotych. Dzięki temu gmina Nasielsk jest zwodociągowana w 98%. Zrealizowaliśmy inwestycje związane z budową i modernizacją dróg. W latach 2005-2015 pozyskaliśmy ponad 4 miliony złotych przy wartości inwestycji ponad 9 milionów złotych. Dotyczyło to około 30 km dróg. Inwestycje te zrealizowano w Konarach, Cieksynie, Chlebiotkach, Starych Pieścirogach, Nasielsku, Głodowie, Krzyczkach Pieniążkach, Toruniu Włościańskim i Dworskim, Popowie Borowym, Jaskułowie, Mazewie Dworskim A i B, Kątnych, Psucinie, Zaborzu, Słustowie, Dębinkach, Studziankach, Paulinowie, Siennicy, Lubominie i Jackowie Dworskim. Środki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi gminy Nasielsk pozyskaliśmy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówki. Ich łączna wartość to ponad 2,5 miliona złotych, a długość wyremontowanych dróg to ponad 12 km. W 2011 roku zrealizowaliśmy kompleks boisk sportowych wraz z szatniami, zapleczem socjalnym i sztucznym oświetleniem w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Na ten cel pozyskaliśmy 453 tysiące złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 318 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałą część inwestycji pokryto z budżetu gminy. W latach 2004-2010 pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z termomodernizacją obiektów gminy Nasielsk. Obiektami poddanymi termomodernizacji była Szkoła Podstawowa w Nasielsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach oraz Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym. W 2010 roku w ramach odnowy i rozwoju wsi pozyskaliśmy ponad 400 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działań PROF 2007-2013 na budowę placu zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, przebudowę chodników i zatok parkingowych oraz remont świetlicy wiejskiej w Cieksynie. Zaś w 2012 roku, korzystając z tego samego programu, zrealizowaliśmy budowę placu zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, a także przebudowę chodników w Psucinie. Łączny koszt dofinansowania na powyższy projekt to ponad 250 tysięcy złotych. W 2013 roku pozyskaliśmy ponad 2 miliony złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROF 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dzięki czemu wykonaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Jackowie Włościańskim.
W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w 2013 roku przebudowaliśmy i wyposażyliśmy świetlicę wiejską wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w Konarach. Na ten cel pozyskaliśmy blisko 300 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW 2007-2013. W tym samym roku z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pozyskaliśmy blisko 300 tysięcy złotych na przebudowę mostu na rzece Nasielnej w Nasielsku na ulicy Żwirki i Wigury. Rok później w ramach tego samego wsparcia pozyskaliśmy ponad 150 tysięcy złotych na ten sam projekt w ciągu ulicy Podmiejskiej. Zaś w 2015 roku zrealizowaliśmy most na granicy Pniewskiej Górki z Pniewem wraz z odbudową drogi gminnej w Nasielsku na ulicy Broninek. Łączna wartość dofinansowania na ostatni etap tego projektu to 300 tysięcy złotych. W 2015 roku w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych i Nowych Pieścirogach pozyskaliśmy blisko 2,5 miliona złotych w ramach programu RPO-WM 2007-2013 przy łącznej wartości inwestycji blisko 8,5 miliona złotych. Dzięki temu dofinansowaniu zrealizowaliśmy 19 km sieci i 663 przyłącza. W tym samym roku pozyskaliśmy kolejne 2 450 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Nasielsku. Powyższa inwestycja obejmowała ulice Polskiej Organizacji Wojskowej 11 listopada, Podmiejską, Wiejską, Piaskową oraz ulicę Nowa Wieś. Wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych, a złożyły się na nią 4 km sieci i 206 przyłączy. Środki pozyskano z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W roku 2016 oddaliśmy do użytku budynek klubu sportowego w Nasielsku przy ulicy Sportowej. Pozyskane środki pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a ich łączna kwota to 600 tysięcy złotych. Łączna wartość inwestycji to ponad 1 000 000 złotych. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadania Budowa drogi relacji Pianowo-Kędzierzawice o łącznej długości 2 km 300 m. Na ten cel gmina pozyskała 1 200 000 zł w ramach PROW 2014-2020. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk, jesteśmy w trakcie realizacji budowy samorządowego przedszkola wraz ze żłobkiem w Nasielsku. Nowoczesne wnętrza pomieszczą 250 dzieci, w tym 48 dzieci w żłobku. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie około 1 000 000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Nasielsk w ostatnich latach zrealizowała szereg inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Jako kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że dzięki środkom zewnętrznym udało nam się w zrealizowanych zadaniach zastosować najnowsze technologie. Przed nami kolejne zadania, które będziemy realizować na jak najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, gmina Nasielsk ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W perspektywie 14-20 pracujemy nad tym, aby tych środków spłynęło na teren miasta i gminy jak najwięcej, dla dobra naszych mieszkańców. Przez ostatnie 13 lat korzystaliśmy z dofinansowań m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, SAPARD, FARE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały czas dążymy do tego, by gmina Nasielsk była coraz ładniejsza, rozwijała się i była bardziej przyjazna dla swoich mieszkańców.